Dobry wieczór z Opery Leśnej. Dzisiaj ze mną Aleksandra Szwed. Tak naprawdę można powiedzieć, że kobieta wielu talentów, ponieważ zaczynała jako aktorka, jako dziecko. Teraz pewna siebie piosenkarka. Olu, jak się czujesz? No, to mnie przesadzała aż tak bardzo. Ale dzisiaj kreacja przepiękna, mega. Zrobiłaś show. Ja cię chciałam ciebie zapytać, jak emocje po dzisiejszym występie? Po pierwszym, więc jeszcze, że tak powiem, dopiero połowa za mną, ale fantastycznie. Uwielbiam wracać do Opery Leśnej, do Sopotu, bo tu zawsze jest fantastyczne przyjęcie publiczności. Cudowne emocje po prostu temu zawsze towarzyszą, nawet jeżeli tak jak dziś była lekka stresowa z próbą, bo troszeczkę nam się obsunęła, taka kapeczkę po prostu. Natomiast nie, no cudowne emocje, ja już jestem po pierwszym, więc już też jestem, że tak powiem, w toku, więc jest energia, tylko trzeba ją dotrzymać do końca, bo ja będę Państwa żegnać praktycznie dzisiaj na tym przedostatnim, bo jeszcze jutro jest koncert, ale przedostatnim dniu wakacyjnej trasy dwójki, więc bardzo się cieszę, że mogę tu być i że mogę tu wracać i mam nadzieję, że jak najczęściej. Olu, powiedz mi, bo rozwija się też jako piosenkarka, ale wiemy też, że jesteś mamą, roli mamy. Jak się odnajdujesz w roli mamy i jak godzisz przede wszystkim swoją karierę z wychowaniem dzieci? Ja myślę, że dla chcącego nic trudnego. Chociaż może to nic trudnego, w tym wypadku to jest na wyrost, natomiast ja mam bardzo wspierającą rodzinę, która jest ze mną i stara się mi jak tylko może pomagać w tym, żeby mogła się realizować także zawodowo, więc wyjątkowo dziś tutaj ich ze mną nie ma, ale bardzo często jest tak, że na tego typu wydarzenia po prostu ze mną przyjeżdżają i mi towarzyszą, trzymają kciuki, wspierają, więc... No cóż, no w tej chwili żyjemy w takich czasach, że kobiety po prostu godzą macierzyństwo z pracą zawodową. Ja tu pod tym względem nie jestem wyjątkiem i mówię, ja mogę liczyć na fantastyczne wsparcie całej mojej rodziny w tej materii. Nie każdy ma to szczęście. Bywa to czasem trudne, wymaga trochę elastyczności, ale warto, warto. A powiedz mi... Albo może nam, naszym czytelnikom, czy zdradzisz nam jakąś taką odrobinkę swoich przyszłych projektów? Odrobinkę swoich przyszłych projektów. No nie bardzo. Niestety wiecie, to jest tak, że jak się pojawiają nowe projekty, to my jesteśmy zobowiązani do tego, żeby milczeć do pewnego momentu o tych projektach, ale będą nowe projekty, szanowni Państwo, już niedługo zobaczymy się w następnej produkcji serialowej, w której mnie jeszcze nie było, więc lista jest ograniczona. I cóż, no. Zdjęcia zaczynam tak naprawdę już lada moment, bo 1 września nowy projekt, jak do szkoły po prostu zaczynamy. No i będzie się fajnie działo, też dzieją się inne rzeczy. Będziecie we wrześniu też mogli oglądać kolejny program z moim udziałem. Będziecie mogli też oglądać kolejne kabarety, w których brałam udział, więc dzieje się. Ja staram się, żeby nie było nudno. Raz tu. No cóż. Ja myślę, że to, co jest najfantastyczniejsze w pracy, którą ja uprawiam, jakby tej drodze, którą wybrałam, bo każdy z nas tutaj obecnych ma trochę inną, jest właśnie to, że ja każdego dnia mogę robić trochę co innego, przez co nie spoczywam na laurach, przez cały czas się uczę nowych rzeczy i tak notorycznie sobie wychodzę, tak jak dzisiaj, ze strefy komfortu. Ale mi to sprawia ogromną satysfakcję, więc lubię się z takimi kolejnymi wyzwaniami mierzyć. Mam nadzieję, że z efektów mojej walki Państwo będą też zadowoleni. Na pewno będziemy oglądać wszystkie produkcje z Twoim udziałem, będziemy trzymać kciuki za rozwój dalszej kariery, abyś była na scenie oraz jako aktorka przez wiele, wiele lat, abyś spełniła swoje marzenia przede wszystkim. I żebyś się spełniała dla nas, bo chcemy Cię oglądać. O, słuchajcie, dobrze, że są takie warunki oświetleniowe, bo ja się normalnie zarumieniłam, ale na szczęście teraz nie widać. Dziękuję bardzo. Dziękujemy my bardzo za wspaniały wywiad. Chciałabyśmy jeszcze, żebyś przekazała naszym czytelnikom i naszym oglądaczom Dziennika Bałtyckiego jakieś słowa od siebie. O Jezu, takie trudne teraz. Jakieś słowa ode mnie, żeby mądre jeszcze może były. O Boże. Drodzy Państwo, z tego fantastycznego, pięknego Waszego miejsca chciałabym po pierwsze podziękować za to, że jesteście ze mną tyle lat, bo dzisiaj podczas wywiadu do pytania na śniadanie wyliczyliśmy, że jestem 7 lat starsza stażem artystycznym od pytania na śniadanie. Więc obym miała przyjemność kolejne ćwierćwiecze ponad dla Państwa występować, bo jest to ogromna przyjemność. A Wam życzę miłości, spokoju i radości. Całą resztę się załatwi. Dziękujemy bardzo.